bowiem życzenie na jego żądanie. Chciałabym znaleźć męża, gdy będę wybierać, który by wziętym prawom nie chciał się opierać, który by umiał cenić świętych ślubów związek, umiał, nim na się przyjmie, zmierzyć obowiązek. I nie gardzony wszystkim, ani też gardzony, miał jeszcze iskrę czucia dla wybranej żony. Chciałabym, żeby mój mąż był już stałej duszy, której poklask szalonych nie zajmie, nie wzruszy, żeby śmiały, odważny był, razem łagodny. Nie chełpiący się nigdy, ale pokorny. Żeby mnie poznał dobrze, był równie poznany, a potem, żeby tak kochał, jak będzie kochany. Zresztą, niech ma majątek i przyjemną postać. A zatem, jak pan widzisz, nie możesz nim zostać. Zatem, pan jak widzisz, nie możesz nim zostać. Czemu? Niech ma majątek i przyjemną postać. Jakąż ja mam do licha? Majątek, majątek. Wszak mam. Cóż ona myśli? Wyborny początek. Jałmużna, obraz męża, zgarda. Czy szalony, na cóż to wszystko pisać? Alfred urażony. Nie pisz tego, Cisławie. Ja z urzędu piszę. I pisać będę wszystko, co tylko usłyszę. Ale jak można pisać, co czasem w rozmowie... Panowie mali, maliny, panowie. Chcemy, aniołku, ale razem z tobą. O, tak, bardzo dziękuję. Pobierzę się z sobą. Bardzo pięknie, dziękuję. Ja bo nie żartuję. Być może... Jakże ci imię? Zosia. Więc, Zosiu, mała, trzeba, ażebyś na to dobrze uważała, że nie zawsze się spotkasz z takim wielkim szczęściem. Dziękuję. Powiedz, czemu gardzisz tym zamęściem? Ja mam sobie równego i kocham go szczerze. Zapomnisz. I on sobie niech inną wybierze. A ty, jakiego pani dasz mu dom i rolę? Jakże? Bardzo dziękuję. Ja Pawełka wolę. Pawełka woli. Ale coś. Zważaj proszę, jakie cię w tym stanie czekają rozkosze. Czego tylko zapragniesz, będziesz w nim używać. Teraz słuchasz, a potem będziesz rozkazywać. Teraz służysz, a później będą służyć tobie. Teraz myślisz o pracy, potem o zdobie. Teraz chodzisz, a przy mnie usiądziesz w karecie. A wstążek, co mieć będziesz, nad wszelkie użycie. Już ja Pawełka wolę. I moja osoba, przyznam się, bez próby, łatwo się podoba. Nieraz nie dwa, już mi to mówiono. Będę mężem dość wiernym. Ty bądź wierną żoną, bo o to bardzo proszę. I o cóż ci chodzi? Czy patrzę się uważnie, tak? Wzrok cię nie zwodzi. O, ja wolę Pawełkę. Cóż tam ukata z tym przeklętym Pawełkiem, czy nie licho lata? Może bierzesz za żarty. Oto są dowody. Umiesz, że czytać? Trochę. Lecz powiem ci, przody, czemu twoim zdaniem ta dziwną rzecz robię. Chcąc się prędko ożenić, ułożyłem sobie, że pierwsza, którą tu spotkam, byle tylko chciała, będzie i moją rękę, i majątek miała. Choćby stara i brzydka, ażeś ty i młoda, i ładna, i przyjemna, zatem wreszcie zgoda. Spójrz, oto mój podpis. Drugiego brakuje. Która podpisze, męża mieć będzie. Dziękuję. A gdybym, czytaj dalej, nie dotrzymał słowa, narzeczonej przypada majątku połowa. Wiesz, Zosiu, tym wszystkim panie nie gada. Już, ja wolę Pawełka i dziękuję bardzo. Ależ moja Zosiuniu, nie bądź tak uparta. Tak dobrze? Tak prawda, co? Przecież więcej warta, jak to głupie dziewczę, co? Ni brzydka, ni stara. Będzie z nas nadal miła i dobrana para. Szlachetnego jest rodu. Dzwonek w herbie noszę. Śmigalińska Marta. Co? Nie znacie mnie? Proszę? Więc Alfred, no Alfredzie, będę twoją żoną, co? Ale którą jejmość przybyła tą stroną, co? Dać